Państwa bardzo serdecznie na 26. Giełdzie Rolniczej. Dziękujemy za tak liczne przybycie na uroczystość, która już na stałe wpisała się do naszego gminnego kalendarza. Przed uroczystym otwarciem wysłuchali Państwo występu Gminnej Orkiestry Dętej z Łącka pod batutą kapelmistrza pana Tadeusza Zalewskiego. Mamy nadzieję, że tegoroczna giełda zorganizowana przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Płocku wspólnie z samorządem gminy Łąck, stadem ogierów w Łącku oraz starostwem powiatowym w Płocku spełni Państwa oczekiwania, a dopełnieniem tego będzie obszerna część artystyczna, którą już za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć. Ale zanim ona nastąpi, przekażemy Państwu kilka informacji. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, który odbędzie się podczas dzisiejszej giełdy. Konkurs Rzut Podkową rozpocznie się o godzinie 12. O 14.30 nastąpi pokaz sekcji woltyżerki Klubu Jeździeckiego Łąck. Atrakcją dzisiejszej giełdy będzie występ zespołu tańca ludowego Mazowia. Informujemy, że podczas trwania giełdy w godzinach od 10 do 15 prowadzona jest kwesta na rzecz hospicjum pod wezwaniem świętej Urszuli Leduchowskiej w Płocku. Pieniądze zbierają wolontariusze, uczniowie gimnazjum w Łącku oraz szkoły podstawowej w Łącku. Znakiem rozpoznawczym wolontariuszy są puszki z żonkilem, symbolem akcji Pola Nadziei. Każdy z nich posiada także identyfikator. Datki od Państwa przekazane zostaną hospicjum, które wykorzysta każdą zebraną złotówkę, aby zapewnić godne warunki swoim podopiecznym. Podczas dzisiejszego święta radości nie zapomnijmy o tych, którzy razem z nami cieszyć się już nie mogą. Podczas giełdy trwa także Dzień Dawcy Szpiku. Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący nie mniej niż 50 kg. Rejestracja jest bezpłatna. Potrzebny jest tylko dowód tożsamości. Zapraszamy do stoiska Fundacji DKMS. Kolejny Dzień Dawcy Szpiku w naszej gminie odbędzie się 27 maja podczas imprezy Rykowisko. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy również do punktów konsultacyjnych, a także do odwiedzenia wszystkich prezentowanych stoisk dzisiejszego dnia. Patronat honorowy nad 26. Giełdą Rolniczą objęli minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz marszałek województwa mazowieckiego. Patronat medialny objęli Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Tygodnik Płocki, Miesięcznik Wieś Mazowiecka. Głównymi sponsorami dzisiejszej giełdy są gmina Gostynin, gmina Gozdowo, gmina Pacyna, Bank BGŻ PNB Paribas, Wistula Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Starej Białej, Bank Spółdzielczy w Gostyninie, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Biuro Regionalne w Płocku, Michalski Motors, Nadleśnictwo Łąck, Rolmark, prężnie rozwijająca się firma rodzinna, prowadząca Centrum Ogrodnicze Rolmarket, hurtownię ogrodniczą oraz kilka sklepów internetowych, w tym jeden z największych internetowych sklepów ogrodniczych w kraju, rolmarket.pl. Mamy jeszcze taką jedną informację przed naszą częścią artystyczną. Bardzo prosimy właściciela samochodu Opel Corsa, numer rejestracyjny WP5904J, powtarzam, WP5904J, o wrócenie do auta i przestawienie, ponieważ zastawia nam wjazd. A teraz, drodzy Państwo, zaprezentują się dzieci, znaczy najmłodsi uczestnicy naszej giełdy. Dzieci z samorządowego przedszkola w Łącku z grupy Biedronki. Zaprośmy ich brawami do wspólnego występu. Thank you.
Proszę Państwa, serdecznie dziękuję bardzo naszym maluszkom, dużymi brawami, ale takimi naprawdę bardzo dużymi. Tak. Bardzo, bardzo duże brawa dla naszych wykonawców, serdecznie bardzo dziękujemy. Tak, pani Anetce tutaj również jako opiekunce bardzo dziękuję. I proszę bardzo, poproszę do siebie, tutaj chcieliśmy tradycyjnie przekazać tradycyjne podziękowanie od nas. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszamy w następnym roku. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz prosimy brawa na zejście dla naszych wspaniałych wykonawców.